W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy warto unikać odbierania korespondencji z ZUS-u w sprawie zwolnień lekarskich, nawet jeżeli ta korespondencja formalnie jest źle dostarczona, czasami, że tak powiem, nie jest to listem poleconym, czy poleconym za potwierdzeniem odbioru, czasami kontrola ZUS w domu i rzucają tylko jakieś tam świstki do skrzynki na listy, no i czy warto metodą strusia chować głowę w piasek, no i nie reagować na tą korespondencję na zasadzie, a nuż się uda, prawda? Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę tradycyjnie od zapytania internautki, mojego widza. Witam, jestem na zwolnieniu lekarskim od 9 tygodni z powodu choroby stawów. W tym momencie już jestem na trzecim L4, gdzie każde miało długość 4 tygodni. W piątek dostałem informację od osób mieszkających pod adresem podanym w pierwszym L4, tylko w pierwszym, że mam awizo do odebrania. Dowiedziałem się, że to coś z ZUS, przypuszczam, że wezwanie na kontrolę. Obecnie mieszkam pod innym adresem, który był podany na drugim i trzecim L4, gdzie obecnie przebywam. Pierwsze L4 z tamtym adresem skończyło się ponad 5 tygodni temu. Nie muszę mieć kontaktu z osobami, które mieszkają na miejscu, więc nie muszę wiedzieć, że coś do mnie doszło, czy nie doszło. Nikt nie odebrał tego pisma, czy w tej sytuacji powinienem odebrać to pismo, czy może uznać doręczenie za nieskuteczne, bo podano zły adres, czy może być zakwestionowane pierwsze zwolnienie, które skończyło się 5 tygodni temu. I czy przy kontynuacji L4 ZUS bierze pod uwagę adres pierwszego zwolnienia, czy nie? Co jeżeli się nie stawię na kontrolę? Bardzo proszę o poradę. No, sytuacja tutaj jest klasyczna, coś jest na rzeczy, pacjent obawia się tej kontroli i być może nawet słusznie. No, często, gęsto są tak zwane uzdrowienia, niezależnie od tego, jaka tam choroba jest. Natomiast wydaje mi się, że metoda chowania głowy w piasek jest dla mnie bez sensu. Na 90% sprawa jest związana z kontrolą, no ale mogą być jakieś inne rzeczy typu, powiedzmy, zwolnienie zostało źle wypisane, być może brakuje jakiejś dokumentacji z zakładu pracy do uzupełnienia, może są jakieś błędy na tym zwolnieniu, no trudno mi powiedzieć tak naprawdę, no dopóki się tą dokumentację, że tak powiem, znaczy dopóki się ten dokument ZUS-u nie zobaczy. Ponieważ to już minęło 5 tygodni od tamtej choroby, no nie bałbym się odebrać tego druku z ZUS-u, tego dokumentu z ZUS-u. Z reguły na tym dokumencie jest jakiś numer telefonu do osoby, która ten dokument sporządziła, która go wysłała, no i po prostu zadzwonić się, zapytać, czy chodzi o kontrolę, czy chodzi o to, czy siam to, wam to. No, być może formalnie tutaj no, to doręczenie jest nieskuteczne, ale ZUS też ma swoje sposoby, że może Ci poprzeciągać wypłatę tego zwolnienia, mogą tam coś wymyśleć, no i w sumie tak bez Twojego osobistego wyjaśnienia, jakiegoś tam czy w ZUS-ie, czy pisemnego, no zasiłek chorobowy nie będzie zbyt szybko wypłacony. Także powtarzam jeszcze raz, pomimo tego, że formalnie tutaj, no być może to doręczenie jest nieskuteczne, no ja bym mimo wszystko odebrał, przeczytał, nie zamartwiał się, nie chował przysłowiowej głowy w piasek, po prostu wziął to na klatę, no i cokolwiek by nie trzeba robić, to bym zrobił. Wątpię, czy tu już sprawa dotyczy kontroli tamtego zwolnienia z prostego powodu, no cóż tam można stwierdzić po 5 tygodniach od choroby, czy tam coś tam było, czy nie było, w zasadzie oparcie jest tutaj się na dokumentacji lekarskiej, no, którą, że tak powiem, powinien przedstawić lekarz, który badał danego pacjenta. Także powtarzam jeszcze raz, trzeba wziąć niestety sprawę na twarz, nie chować głowy w piasek. Sytuacja trochę przypomina mi dłużników, nie odbiera, wezwa, nie odbiera, a potem się nagle okazuje, że tam dług rośnie w jakiś tam kosmos i że tak powiem, no sytuacja się robi jakaś no, tragiczna czy nieciekawa. Także na tym kończę, jeżeli Ty miałeś jakieś doświadczenia z nieodebranym awizo,
no koniecznie skomentuj to wideo poniżej. Być może coś ciekawego powiesz, czego ja nie wiem, prawda? Po co ten ZUS często wzywa w trakcie zwolnienia? No, też nie jestem, że tak powiem, nieomylny i chciałbym poznać Twój oddźwięk. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jeżeli chcesz więcej takich filmików, koniecznie tutaj zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy i do zobaczenia w kolejnym wideo i mam cichą nadzieję, że Ciebie taka dolegliwość w postaci kontroli ZUS-u czy awiza z ZUS-u, którego nie odebrałeś, awizo poczty, ale dokumentacji czy jakiegoś papieru z ZUS-u, którego nie odebrałeś, że Ciebie to nie spotka.